Witam Cię serdecznie. Dzisiaj trochę nietypowo, ponieważ chciałbym podzielić się taką wersją multimedialną artykułu, który napisałem na swojej, zamieściłem na swojej stronie www.dariuszdopierala.pl, a który zatytułowałem Podróże po siebie. Edward Stachura miał dużą rolę w moim życiu, w związku z tym znam jego dużo tekstów. Dzisiaj mostem tego artykułu są dwa jego teksty. Jeden z nich zaczyna się w ten sposób. Jesteś prawym człowiekiem? Jesteś. Bądź pozdrowiony i patrz. Się tu pisze ci palcem po niebie. Jedno, drugie, trzecie zdanie. Starczy. Ty uważnie idąc za tymi słowami w głąb siebie, odnajdziesz siebie. A wraz z tobą żywa nieśmiertelność. Skąd takie myśli we mnie o podróży w głąb siebie? To takie doświadczenia z dzisiejszego... z dzisiejszych zajęć z osobami współzależnionymi, kiedy rozmawialiśmy m.in. o tym, jak, od czego można zacząć taką podróż w głąb siebie, albo jak może wyglądać nasze życie. Droga do poznania samego siebie rozpoczyna się jak zawsze od pierwszego kroku. Nie zawsze jest to łatwe, bo wymaga zmierzenia się z przeszłością. Przeszłością, która może być trudna, może mieć z sobą wiele cierpień. Nie tylko tych, które nam wyrządzono, ale również tych, które my wyrządziliśmy innym. To trochę przypomina staw z powieści Edwarda Stachury Cała jest prawość, który oczyszczał w ciechocinku z mułu i tego całego brudu. Nasza przeszłość może być również zamulona, brudna, pełna nieprzyjemnych dla nas rzeczy. I ta podróż w głąb siebie wymaga uprzątnięcia tego stawu. Jest to trudne, ponieważ wymaga to często zatrzymania się, zdjęcia różowych bądź przyciemnianych okularów. Wymaga to też zmierzenia się z tym wszystkim, co doprowadziło nas do miejsca, w którym jesteśmy. Czy tego chcesz, czy nie, czy ci się to podoba, czy nie, to kim jesteś dzisiaj, to jest pochodna tego, co działo się z tobą w przeszłości. To czasem mamy tę ochotę zamknąć w sobie na zawsze, a to jednak stwarza nas. Również krzywdy, które wyrządziliśmy samym sobie albo innym. Krzywdy, które wyrządzono nam. A gdzie może nas zaprowadzić taka wędrówka w głąb siebie? Wiele, a nawet wszystko, być może wszystko zależy od nas samych. Spojrzenie w siebie oznacza także zmierzenie się z demonami przeszłości. Oznacza próbę oczyszczenia tego stawu z tego, co jest w nim brudne. Po co? Jeżeli nie robimy tego po to, aby dalej się pogrążać, ale po to, aby wyciągnąć z tego lekcję, mamy szansę oczyścić ten staw. Myślę, że wielu z Was ma takie chwile w życiu, kiedy wstydzi się tego, co się stało, co zrobił. Ma również wyrzuty sumienia. Paradoksalnie, wyrzuty sumienia są dobre. Dlaczego? Bo jeżeli masz wyrzuty sumienia, to znaczy, że jesteś wrażliwą osobą. Niewrażliwcy, to ładnie się nazywa również osobowość socjopatyczna, psychopatyczna właściwie. Osobowość dyssocjalna obecnie, tak to się nazywa w klasyfikacji ICD-10. Te osoby nie odczuwają wyrzutów sumienia, poczucia winy. To, że masz jakieś poczucie winy za to, co stało się w twoim życiu, oznacza, że jesteś wrażliwym, dobrym człowiekiem. Że jakieś twoje normy i zasady zostały naruszone. Jakie? Myślę, że jeżeli pogodzisz się z przeszłością, masz szansę oczyścić ten staw, oczyścić siebie. I dopiero wtedy, kiedy ta woda w jeziorze, woda w tobie, twój umysł będą czyste, staną się powoli bardziej klarowne, zaczniesz docierać w głąb siebie. A wtedy odnajdziesz siebie. I tak jak mówi Stachura, odnajdziesz siebie, a wraz z tobą żywą nieśmiertelność. Myślę, że warto w ten sposób popatrzeć na przeszłość. Nie jako bagaż, o którym nie chcemy pamiętać, nie jako powód do tego, żeby napędzać swoje poczucie winy, żeby napędzać żal do siebie, napędzać nieprzyjemne dla nas emocje, ale po to, żeby wyciągnąć z przeszłości lekcje. Lekcje, które pozwolą oczyścić nasze wnętrze, nasze serca i pomogą odnaleźć siebie. Bo dopiero po oczyszczeniu
które wtedy przychodzi, możemy zacząć pełniej żyć. I tego Tobie życzę. Zapraszam na swoją stronę www.dariuszdopierala.pl i dziękuję za uwagę. Jeżeli uważasz, że ten film coś ważnego dla Ciebie wnosi, napisz komentarz albo tu, albo na mojej stronie. Zachęcam też do subskrypcji mojego kanału. Pozdrawiam i do zobaczenia. Darek Dopierala.